Było niedawno 1 września i już mamy dzisiaj ostatni dzwon. To ważne wydarzenie w życiu naszej szkoły, ważne życie w waszym życiu, uczniowie 12 klasy. Kolejny raz zabrakło nam czasu. Dzień ukończenia szkoły dla każdego ucznia moment wyjątkowy i szczególny. Wszystko ma swój początek i ma swój koniec. A każda chwila znika tak szybko, że nawet gdybyśmy chcieli ją zatrzymać, przemija, zanim zdążymy ją powspominać. Chyba każdy z was albo większość z was już liczycie czas. Ile zostało czasu, nie wiem, do egzaminu, ile czasu zostało do ukończenia szkoły, ile czasu wolnego. Ile czasu być może do kolejnych egzaminów. Niedawno żeśmy się spotkali, a już pożegnania nadszedł czas. Być może wasze drogi zupełnie się rozejdą i już nie będziecie spędzać ze sobą tyle czasu. Mam nadzieję jednak, że w waszej pamięci pozostaną piękne wspomnienia wspólnie spędzone w szkole. Patrząc wstecz, widzicie dziesiątki, a może setki chwil, które ukształtowały waszą drogę. To wszystko tworzyło waszą szkolną historię, waszą podróż przez 12 lat. Szkoła to są lata, piękne lata, pełne śmiesznych marzeń, kolorowych bzdur. To są lata, piękne lata, kiedy człowiek zlata aż do samych gór. Chcemy tego więcej, gdy podcina skrzydła, wznosi nas, choć łatwo nie będzie. Na te wszystkie błędy mamy czas, kilka swych decyzji, strach, uśmiech i łzy. Warto wciąż pamiętać, co sprawia, że my chcemy tego więcej. Na te wszystkie błędy mamy czas. Zostawiliście ślad w murach naszej szkoły. Wiadomo, jak przyszliście i byliście tacy mali, wasz ślad był taki nieznaczny i niewielki. Później dorastaliście, ten ślad w waszej szkole wzrastał, a właśnie wy i jesteście szkoła. Że jesteście wyjątkowi, że każdy z was jest indywidualnością, że potraficie wiele osiągnąć wszyscy razem i każdy z osobą. Ogromny honor dla was, że wy byliście tutaj przez te lata z nami, ale ogromny honor, że my spędziliśmy 12 lat bok obok. Trzy balony staną się symbolem naszego lotu przez życie. Niestety, lecącego balonu nie da się zatrzymać. Podobnie jak upływającego czasu. Tak jak i na absolwentów opuszczających mury tego gimnazjum. Wychodzimy jednak z nadzieją, że wszystkie drzwi do świata są dla nas otwarte.